conventional measure, the UK's food system can look very efficient, very effective. It seems to be profitable, it seems to offer choice, it appears to offer low-cost food to consumers, it looks pretty decent. Na pierwszy rzut oka ten brytyjski system dostarczania żywności, produkowania żywności wygląda na bardzo taki wydajny, efektywny, nie wymaga wysokich nakładów kosztowych, wydaje się, jest dosyć opłacalny i oferuje bardzo dużo wyboru. But if we look at the fairly crude metrics of how much profit is being made, how much gross value added is being produced, then this reinforces the picture of a broadly successful food system. A jeżeli popatrzymy jeszcze na takie zbiorcze dane dotyczące takich wartości brutto i też do tego, jaka jest tworzona wartość dodana w tym całym systemie produkcji, to wygląda to niezwykle dobrze. But as soon as you start to say there are broader concerns here, in particular social and environmental issues, the system looks very much worse. A jeżeli tylko zaczniemy patrzeć na to z punktu widzenia takich szerszych właśnie perspektyw, na przykład społecznych, czy ze względu, z perspektywy środowiskowej, to już to wygląda dużo gorzej. And what is troubling is the fact or the way in which this is held up as something of a model for other countries to emulate, that this is an aspiration, a paradigm for everybody else to reach towards. To, co stanowi problem, to to, że ponieważ ten model z pozoru wydaje się tak bardzo dobrze funkcjonować, jest traktowany właśnie jako model do zaadaptowania przez inne kraje. I to jest wysoce niepokojące. Jak już Państwo wiecie, żywność w dzisiejszych czasach jest zwykłym towarem handlowym. Czyli straciła trochę taki status bycia towarem, który jest produktem, który orbituje w obszarze dobra wspólnego, a stał się zwykłym towarem handlowym, który podlega takim samym regułom rynku, jak podlega każdy inny towar. W związku z tym też te prawa rynku, które się do nich zastosują, też są jakby też odległe od naszych potrzeb, od naszych też jakichś aspiracji, od naszych też kontroli. Bo w przypadku żywności obecnie można powiedzieć, że ta kontrola nad produkcją i dystrybucją żywności jest przejęta przez międzynarodowe korporacje, których działalność jest regulowana przez różnego rodzaju reguły handlowe ustalane przez Światową Organizację Handlu czy inne międzynarodowe struktury odpowiedzialne za handel. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że nie mamy kontroli nad tym, jak ten system wygląda. Jeżeli chodzi o ten cały łańcuch produkcji i dystrybucji żywności, to kluczowych graczy jest może kilkunastu. Firmy teraz dążą do takiej horyzontalnej przejęcia kontroli nad każdym etapem produkcji, począwszy od dostarczania surowców dla rolników, którzy korzystają właśnie z nasion patentowanych przez te firmy, ze środków ochrony roślin, z tych wszystkich narzędzi do produkcji żywności, przez przetwarzanie żywności, przez dystrybucję żywności, docieranie do konsumenta. Firma przyjmują praktycznie cały ten łańcuch, od początku od produkcji do konsumenta, więc jest to bardzo zagrażające nam, obywatelom, zjawisko, do którego my jako jeszcze społeczeństwo obywatelskie mamy też utrudniony dostęp, żeby też zobaczyć skalę tych procesów. Ten system eksploatuje zasoby naturalne, czyli ten dominujący obecnie system produkcji i dystrybucji żywności. To się dzieje na niespotykaną skalę. Produkcja żywności, rolnictwo to jest nie tylko eksploatacja takich zasobów naturalnych jak woda, ziemia, wlesianie, ale też są to emisje gazów cieplarnianych, jest to cała infrastruktura zbudowana wokół transportu i przetwarzania żywności. Zdanie sobie z tego sprawę, że tak naprawdę cały system jest zależny od ropy, też stawia nas właśnie w takiej sytuacji, że żyjemy w czasach, w których
nasza produkcja żywności w takim globalnym wymiarze jest uzależniona właśnie od zasobów paliw kopalnych, jakie obecnie ma. Jeżeli chcemy kontynuować ten sposób rozwoju, musimy się zmierzyć z taką perspektywą, że za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat ten sposób produkcji żywności wykoleje się, bo nie będziemy mieć surowców, nie będziemy mieć energii, żeby produkować żywność na zwiększającej się z roku na rok populacji na świecie, populacji ludzi. Więc kwestia energetyki jest tutaj bardzo ważna, czyli oddania kosztów korporacjom, kwestia energetyki, kwestia zasobów naturalnych jest tutaj bardzo ważną kwestią. Jest praktycznie bezkonkurencyjne i bez szans wobec praktyk agrobiznesu. No, to jest niestety bolesna prawda. Funkcjonujemy faktycznie w tym paradygmacie neoliberalnym, wolnego rynku. I faktycznie ci, którzy mają najniższą cenę, producenci, którzy mają najniższą cenę, dyktują tą cenę światową i wobec tej ceny muszą się ustosunkować wszyscy producenci, którzy chcą się liczyć na rynkach globalnych. Więc faktycznie sytuacja rolnictwa drobnego, rodzinnego, rolnictwa, które operuje w sposób tradycyjny, jest daleko od takiego zaangażowania środków publicznych, takie na rolnictwo przemysłowe czy konwencjonalne, jest bardzo nieciekawa. Z kolei są umowy handlowe, które są globalne umowy handlowe. Na przykład umowy handlowe między Unią Europejską a byłymi koloniami, jeżeli tutaj chodzi o kraje afrykańskie chociażby, gdzie faktycznie kraje afrykańskie są zmuszane przez międzynarodowe gremia do tego, żeby otwierać swoje granice dla importu, dla przepływu, swobodnego przepływu towarów żywnościowych. Tutaj już dzisiaj mówiliśmy o tym, jak katastrofalne ma to skutki właśnie dla lokalnej produkcji. Lokalna produkcja praktycznie nie może istnieć wobec takiej sytuacji, kiedy konsumenci wybierają produkty, które są tańsze, importowane z Europy, bo bardziej się opłaca kupić mleko w proszku z Holandii, niż lokalnemu rolnikowi w Kenii hodować swoją własną krowę, tak? Sprzedawać na lokalny rynek. Więc te globalne umowy handlowe, które istnieją, które są też takim przedmiotem troski ze strony społeczności rolniczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, te umowy handlowe również są w służbie liberalizmu i takiego liberalnego podejścia do produkcji i dystrybucji żywności. So the solutions or suggestions for solutions to this lie, I think, in three parts. W związku z tym rozwiązanie na tego rodzaju problemy są, jakby leżą w trzech obszarach. The first is that food policy in general needs to take a more holistic view of the food system, rather than concentrating on simple measures like profitability and the supply of food. We need to think of the entire impact of the food system on society and the economy. Pierwszy obszar to taki, że produkcja żywności i polityka związana z produkcją żywności musi wziąć pod uwagę, musi jak gdyby przejść w taką formę bardziej holistyczną, która uwzględni również inne aspekty produkcji żywności, nie tylko będzie brała pod uwagę efektywność i zyskowność. Secondly, that, and relatedly, the drive to remove barriers to trade and the drive to increase the scale of production creates a kind of efficiency in the price of food, but huge losses elsewhere, and these need to be identified and recognised, and barriers to trade and attempts to maintain small-scale farming can be a part of the solution here. Drugi taki obszar to jest związany właśnie ze znoszeniem barier w handlu międzynarodowym i ważne jest tutaj, żeby doceniając niższe ceny i większą efektywność produkcji, jednocześnie mieć świadomość, gdzie są ponoszone koszty
i żeby określić te obszary i żeby je wyłonić, bo to są ogromne straty. There's a growing recognition of this for the developing world, for less developed countries. If you pick up the United Nations Conference on Trade and Development report from a few years ago, an explicit recognition of the role that small-scale farming can play in supporting wider development goals, reducing poverty, reducing pollution. Tutaj jeszcze w poprzedniej wypowiedzi też tutaj w tej jest nawiązanie do wartości, jaką wnoszą małe gospodarstwa rolne do produkowania żywności na dużą skalę. To zostało, znalazło swoje uznanie w umowach dotyczących rozwoju, w raportach dotyczących handlu i rozwoju na forum ONZ-u, które doceniały, jaką rolę mają małe gospodarstwa. The third part of the solution here is in recognizing, supporting those attempts being made, and we find some in the report, attempts being made by farmers to break with the high energy input, high inorganic input farming system. I trzeci taki obszar, który może być zastosowany w takich krajach wysoko rozwiniętych jak Wielka Brytania, też Polska, to jest wspieranie rolników, którzy odchodzą od produkcji żywności, w której jest wymagane wysokie nakłady energetyczne czy wysokie zaangażowanie środków czy zasobów nieodnawialnych. This can be broader than just a traditional approach to farming, reusing waste products from the farm for compost and for manure. It can also extend to, we pick up some examples of a couple of farms in Germany where waste products from the farm are being turned into energy and electricity for use on the farm. So you minimize the requirements and the demands that the farm is making on the wider environment. Są różne rozwiązania w tym obszarze, przede wszystkim takie, że może być odpady w danym gospodarstwie rolnym mogą być wykorzystywane jako źródło energii, co tutaj podany przykład w Niemczech, kilka gospodarstw rolnych wykorzystuje w ten sposób swoje odpady, produkując z nich energię, co jednocześnie zmniejsza nacisk i wymaganie, zapotrzebowanie energetyczne na całej sieci. And that links us into the requirement to address the issue of ownership of farms and of farming assets and of the food system in general, that there needs to be a greater degree of transparency about the operation of the food system, about the way in which food is processed and managed and delivered. To jest jednocześnie związane z tym, że potrzebujemy większej transparentności, jeżeli chodzi o cały system dotyczący żywności, produkcji żywności, do kogo należą dane środki czy dane zasoby, żebyśmy mogli to lepiej zanalizować i rozumieć. Jeżeli jesteśmy dużym dostawcą, możemy rozmawiać z każdym. Dlaczego masz problem przebicia się na rynku? Załóżmy, żeby sprzedawać całą produkcję, żeby z roku na rok zwiększać powierzchnię pieczerpań. Bo na razie jesteśmy za mali. My mamy drugi problem. 42 hektary warzyw to nie jest dużo, ale na sprzedaż ekologiczną to jest za dużo. Tak, to jest na chwilę, nie. Zdecydowanie tak. Gospodarstwo Juho, 120 hektarów ekologicznych, 160 hektarów następne gospodarstwo ekologiczne, wszystko eksport. Dlaczego? Bo w Polsce nie ma jeszcze takiego rynku zbytu na to. I tutaj nie kłóćcie się ze mną, bo naprawdę tak jest. Nie. Słuchajcie, jeżeli w Polsce od 1,5 do 2% wartości rynku to jest rynek gospodarstw ekologicznych, warzyw ekologicznych, owoców ekologicznych. W Niemczech wychodzi to od 15 do 20%. We Francji podobnie. My na chwilę obecną teraz od przyszłego roku zaczynamy eksportować do Emiratów Arabskich, bo w Polsce nie mamy gdzie sprzedawać. No, tak, tylko że żywność ekologiczna to się opiera na tak rynku lokalnym, zakupie bezpośrednio od producenta. Ja rozumiem tak, uprawiam grzyby, które po prostu chcę sam sprzedawać,
chcę mieć ten kontakt ze swoimi klientami, daje mi to motywację do dalszej pracy, mogę porozmawiać, powiedzieć o problemach, jakie mnie dotyczą i tyle. I produkować tyle, ile jestem w stanie mniej więcej sprzedać. To uważam, że jest celem ekologii, a nie eksportowanie za Europę nawet. Wiecie, że konsumenci biorą pod uwagę ceny, to jest ta pierwsza rzecz, że nie jakość, tylko cenę. I oczywiście my w kooperatywie, prowadząc sklep z wysokiej jakości żywności, to też to widzimy. Natomiast ja jestem daleko od tego, żeby obwiniać ludzi, też tego nie zrobiłaś oczywiście, ale żeby wprowadzać taką narrację, że no, szkoda, że ludzie chcą kupować taniej, biorąc pod uwagę, że mamy tak niskie możliwości, niską siłę nabywczą, czy słabe zarobki, więc to oczywiście będzie się zdarzało. Tym bardziej, że z tego co widzę, znaczy z tego co rozumiem, ten system, to cała żywność przemysłowa jest bardzo mocno subsydiowana. Cena, słuchajcie, cena produktów, tych, których wytwarzamy, jeżeli one są zubożone, składniki pokarmowe, o 60-70% pokarmowe, te w konwencjonalnej uprawie, do tych, co my robimy, już płacicie taniej. Bo kupując te produkty, one mają więcej składników pokarmowych. Tak jak jabłka w latach 60. zawierały 5 mg witaminy C, w konwencjonalnej uprawie teraz zawierają 1 mg witaminy C. Dlaczego wolujecie? Bo jesteście niedożywieni, tak? Na tę rzecz polega. Dlatego czy taniej wychodzi kupić w Biedronce kilogram ziemniaków za 2 zł, a później przez całą zimę jesień łykać suplementy za 120-150 zł miesięcznie? Czy na przykład kupować żywność, która jest pełnowartościowa, która jest wysokiej jakości i kosztuje niewiele groszy tak naprawdę? Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli patrząc z kontekstu rolnika, tak jak my do tego ze Zbyszkiem podchodzimy i z Tomkiem, jeżeli załóżmy idziecie do marketu, to myślicie, że ten produkt kupujecie tak naprawdę od rolnika, bo ktoś to musi dostarczyć tak naprawdę. Czy tak jest, czy nie? Tak. I teraz wyobrażacie sobie, że jeżeli w markecie, oczywiście tak ogólnie, nie bije do nikogo, że w markecie, jeżeli kapusta pekińska, dajmy na to, kosztuje 5 zł za kilogram, to ten rolnik zarabia tak. Otóż chciałem to zdementować troszeczkę. Bo w międzyczasie, przez ostatnie 10 lat, narobiło się bardzo dużo takich pośredników, jak punkty skupujące i tak dalej, które bardzo, bardzo, bardzo uskuteczniają grę cenową. To znaczy, mamy produkcja każdego warzywa, to jest sezonówka tak naprawdę. Czyli mamy okres, w którym mamy dużą górkę warzyw, później jest jakiś okres, w którym są braki, cena załóżmy wzrasta i znowu mamy okresy, w których mamy wysypy. I teraz dajmy dalej tą kapustę pekińską, tak? Na wiosnę, kiedy ruszy nasadzenia, koniec maja mamy pierwszy wysyp kapusty pekińskiej. Nagle robi market wielką promocję, kapusta pekińska młoda po 4 zł. Wiecie, po ile ona została kupiona od rolnika? W granicach 40-60 groszy. Wiecie, po ile sprzedają pośrednik do marketu? W granicach 2 zł. A wiecie, ile market na tym zarobił? Najmniej. Nie, 7-10%. Dlaczego? Bo market zrobił promocję. Promocja nie odbiła się na dostawcy, promocja odbiła się na rolniku, a pozostała część pokryło magazynowanie i transport. Bo musiało przejść przez dwie ręce, żeby dojść do sklepu, przez dwa magazyny i przez trzy składy kontenerowe, w których przejechało. Czyli transport w tym momencie to jest jakieś 60-70% ceny produktu. Nikt nie patrzy na to, że wyhodowanie tej kapusty pekińskiej kosztowało 60 groszy, czyli rolnik poniżej kosztów sprzedał już kapustę pekińską. Czyli musiał skądś dołożyć. A skąd dołoży? Stąd, z czego zarobi załóżmy wcześniej albo później w okresie całym produkcyjnym. Ja tylko powiem w ten sposób, że zwykliśmy porównywać cenę ziemniaków do ziemniaków, ale nie porównujemy ceny malucha do Mercedesa, prawda? Dlaczego? Jedno i drugie, taka sama funkcja spełni. Tak samo z żywnością ekologiczną, czy z żywnością wysokiej jakości, no nie da się porównać kawy masowej w jakiejś filiżance gdzieś tam kupowanej właśnie przysłowiowej Biedronce z kawą aromatyczną, świeżo paloną z etycznych, ekologicznych źródeł. Po prostu to jest inny produkt. Dlatego cena jest też inna. Mnie interesuje zachowanie polskich sieci handlowych, no bo tam Lidl, Biedronka, no to wiadomo, no to jest masakra, tak? Natomiast czy te hipermarkety.
ale mamy polskie sieci, tak? Waros, ABC, Topaz, Alma, Piotr i Paweł i tak dalej. Jak się te polskie sieci zachowują? Czy tu jest szansa przełamania się, bo to w końcu są jednak polskie sieci, tutaj nasze, lokalne, zarządzane przez Polaków, gdzieś tam były po drodze jakieś próby akcji Kupuj Polskę i tak dalej. Jak wy widzicie szansę, żeby tutaj wspólnymi siłami się do nich dostać, wedrzeć i rzeczywiście to Kupuj Polskę, Kupuj Zdrowe, Ekologiczne, no jakoś przełamać, tak, żeby tu jakiś trend wytworzyć i żeby w tych polskich sieciach przynajmniej, no bo wiadomo, że Portugalczyk będzie ściągał z Hiszpanii, a Niemiec będzie ściągał z Niemiec, a Francuz z Francji. Ja nie wierzę, że będą sprzedawali nasze. Żeby w polskich sieciach to zaistniało na tyle i żeby to spopularyzować. Ja tylko chciałam zauważyć, że to jest tak naprawdę pytanie nie do rolników, tylko do nas, konsumentów. Jeżeli my będziemy chcieli polskiej papryki w sezonie, a nie holenderskiej, to ona w końcu się pojawi.